Retoryka wypowiedzi świętego Pawła wobec stronnictwa faryzeuszów i saduceuszów, czy też jego podróże pomiędzy Jerozolimą a Rzymem. Zobaczymy wobec treści, które chcielibyśmy przekazać, jak poprowadzi nas Duch Święty. Wobec tego, co przygotowane, on czasem ma zupełnie inne ścieżki, więc pozwólmy się Jemu poprowadzić. Idziemy do Jezusa. Panie Jezu, miłości i Królu naszych serc, Ty, który kochasz i podnosisz nas wobec naszych grzechów, Ty, który na drzewie krzyża pokonałeś wszelką naszą niemoc, Ty, który chcesz, abyśmy Ciebie zapraszali do naszego życia jako Pana i Zbawiciela, jako Boga, który pragnie to życie przemieniać. Za każdym razem, kiedy nawet nie wypowiemy tych słów, przyjdź, Panie Jezu, stając przed Tobą, przed Najświętszym. Niech to, Panie, będzie dla nas wołanie Ducha Świętego w nas. Przyjdź, Panie Jezu. Niech to będzie nasze powierzanie się Tobie wobec wszystkiego, co przeżywamy. Działaj w nas, Panie. Prowadź nas, Panie. Amen. Zaś nadchodzącej nocy, stawszy obok niego, Pan powiedział: wykazuj śmiałość, jak bowiem zaświadczałeś te o mnie w Jerozolimie, tak ty trzeba w Rzymie zaświadczyć. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie, kochani. Dzisiaj te dwie rzeczy to była nawet dyskusja pomiędzy nami w kontekście przygotowania tego filmiku, na którą sprawę zwrócić uwagę, bo dwie rzeczy wydają się być równie ważne w kontekście, no właśnie, w kontekście posługi świętego Pawła. Pierwsza, nie przeczytana z fragmentu dokonań wysłanników, czyli Dziejów Apostolskich w tej wersji interlinarnej, mówi o tym, że Paweł stanął właśnie wśród dwóch stronnictw. To są najbardziej znane stronnictwa wtedy we współczesnym świecie, które ze sobą troszeczkę rywalizowały, może bardziej przekomarzały się. Trudno mi określić, trudno mi nawet dobrać słów wobec tych historycznych naleciałości, historycznych konfliktów, to może za duże słowo, opinii, które dwa stronnictwa, czy to saduceusze, czy faryzeusze wyrażali. Wiemy, że tych stronnictw było nieco więcej. Zeloci, Herodianie. Nie będziemy się nimi zajmować. Natomiast postawa Pawła w tej całej sytuacji jest niesamowita, ponieważ on wykorzystuje pewną rzecz, żeby pokazać, że oni nie mają racji, jeżeli tak jednoznacznie pokazują go jako winnego. I umie się, krótko mówiąc, ten człowiek odnaleźć w konkretnej sytuacji, w której się znalazł, do tego stopnia, że ci ludzie zaczynają rozmawiać o Bogu, że zaczynają rozumieć, krótko mówiąc, no trochę z innej strony zaczynają patrzeć w ogóle na postawę Pawła, zastanawiając się, czy aby nie może być prawdą to, co on mówi. Nawet jeśli najpierw robią to z niedowierzaniem. I jeżeli nauczymy się tego od Pawła, to nauczymy się bardzo wiele. Ponieważ Paweł, ktoś stwierdził, ktoś podpowiedział, że no, to Paweł wprowadził konflikt, jakby odwrotnie do słów Pana Jezusa, żeby zaprowadzać pokój, bo poróżnił ludzi. Moi drodzy, Paweł wykorzystał sytuację do tego, żeby pokazać, do czego prowadzi trwanie przy swoim, bez możliwości zobaczenia trochę innej perspektywy. Natomiast dla nas nauka jest bardzo, bardzo jasna w tym wszystkim. Paweł doprowadził przez swoje zachowanie do wyjścia spoza ich schematów, do trochę szerszego myślenia, do... No właśnie, do tego, że oni mogli się zastanowić nad tym,
co on mówił w szerszym kontekście. I to jest pierwsza sprawa, która myślę, że dzisiaj jest ważna i z której, zaznaczając ją tylko, bo to tylko jedna ze spraw, powinniśmy się ważnych rzeczy dla nas nauczyć. Natomiast druga sprawa dotyczy tego przemieszczania się świętego Pawła. Apostoł narodów, jak o nim się mówi, człowiek, który no, wprost można powiedzieć, że staje się pewnym wzorem dla wielu misjonarzy, no bo idzie na krańce ziemi. Zasadnicza różnica w tym, gdzie on idzie, często gdzie my idziemy, jest taka, że on przebywa w określonym miejscu i nasłuchuje tego, czego chce Pan. Nasłuchuje na tyle uważnie, na tyle pilnie, że potem realizując to, co słyszy, okay, doświadcza skutków tego, co Pan mu powiedział. Czyli kiedy wrócimy do Ewangelii piątej, czyli do Dziejów Apostolskich 9 rozdziału, do naszego Ananiasza i jego nasłuchiwania Boga w jego osobistej modlitwie, to wiemy, że jest on wyprowadzony. Celowo użyłem słowa Ewangelia piąta na te nasze rozważania, bo czasem jest to słowo używane w kontekście Dziejów Apostolskich. On cieszy się owocami tego, że kiedy kładzie ręce na Pawła, to ten odzyskuje wzrok. Dlaczego? Dlatego, że ewidentnie wtedy widzi, że to, co słyszał, to krótko mówiąc, do niego mówił Pan, bo miał owoce wobec tego, co słyszał. I Paweł no, prezentuje tę postawę na poziomie wychodzenia, nawet jeżeli idzie w nieznane, nawet jeżeli musi się w pewien sposób narazić, nawet jeżeli musi w pewien sposób pójść trochę poza tę strefę bezpieczeństwa. Z tym, że znowu, no ktoś powie, a widzi ksiądz? No to tak wielu dzisiaj robi współczesnych apostołów. Nie twierdzę, że nie, ale wielu też naraża się w sposób głupkowaty, to znaczy naraża się wobec jedności Kościoła, występując przeciw jedności Kościoła. Czyli coś, co Kościół jasno określił, pierwsza rzecz, jaka przychodzi mi na myśl, nie wiem, Kościół bardzo jasno określił to w wielu wypowiedziach, że szatan nie zna naszych myśli, okej? No a tutaj wyskakuje jakiś gość i mówi, że szatan jednak zna nasze myśli, bo na egzorcyzmie powiedział, że zacytował tam konkretną osobę, o której ta konkretna osoba czyniąca egzorcyzm pomyślała. No szatan jest absolutnie przebiegły i wie bardzo wiele na dany temat. Nie chcę tego tematu tutaj jakby dalej rozkładać na czynniki pierwsze, bo już o tym mówiłem w jednym z filmików. I Paweł nie robi takich rzeczy, że występuje i buntuje się przeciw Kościołowi i tworzy swoje, nie wiem, swoją religię. Nie robi czegoś podobnego. My widzimy no, sytuację, nie wiem, w której ktoś nie mieści się w Kościele katolickim. No co robi? Po prostu zwyczajnie, kiedy przestaje respektować prawo Boże, kiedy przestaje respektować, krótko mówiąc, wymagania Kościoła i jakby trwanie w Kościele, no to albo idzie i zakłada swój Kościół, który z niczym nie jest związany, albo idzie, przyłącza się do tych, którzy podobnie jak on zanegowali prawo Kościoła. Taka jest po prostu kolej rzeczy. I no, dla nas katolików zobaczenie tego jest dość istotne. Pamiętam, jak kiedyś użyłem słowa, że no, ksiądz Jarek Cielecki zwyczajnie zdradził Kościół. Został suspendowany, to przeniósł się do kościoła siostrzanego, że tak powiem. No i w tym siostrzanym kościele wszystkim się chwalił, że biskup, jego biskup obecny zdjął z niego karę suspensy. Ten biskup nie mógł znieść z niego kary suspensy, bo on nie jest w ogóle w jedności z Kościołem katolickim, rozumiecie? Czyli na przykład jak księża, no co robią księża, którzy buntują się przeciw prawu Kościoła i którzy wiedzą lepiej?
no, bardzo często myślą o tym, żeby się przenieść się do takiego kościoła albo do jakichś wolnych związków wyznaniowych. Ja powiem wam szczerze, że ja nie dziwię się na przykład, jak teraz z tych ostatnio suspendowanych kapłanów po prostu zwyczajnie pójdą w to, co jest lżejsze, to, co jest, co ma mniej wymagań, właśnie tam. Dlaczego? No, dlatego, żeby dalej robić to, co robią, bez żadnego podporządkowania się. Na dłuższą metę tak naprawdę no, stanie się to, co się już wiele razy w historii stało. Natomiast najgorszą sytuacją tego typu działań jest to, że wiele osób w ogóle nie rozróżnia Kościoła katolickiego od innych kościołów. I tutaj nie chodzi o to, że ja chcę atakować jakieś inne kościoły, nie, no broń Boże. Tylko jeżeli ksiądz zmienia kościół z jednego na drugi kościół, a wcześniej mówił, że tylko w kościele katolickim jest zbawienie, jest dla niego życie, że on sobie nie wyobraża życia bez posłuszeństwa, że to jest dla niego w ogóle porządek, którego on chce pilnować, no to wiecie, to bardzo, bardzo dużo mówi, nie? Oczywiście ci, którzy nie znają tych wcześniejszych wypowiedzi, no krótko mówiąc, w ogóle nawet nie wiedzą, że on często tak mówił, nie? Ale zostawiam ten temat. Wrócę tylko do tego, czego możemy się nauczyć od świętego Pawła wobec dzisiejszego słowa, tej drugiej części tego słowa. Moi drodzy, na ile my jesteśmy w stanie pójść tam, gdzie będziemy pobłogosławieni, odczytując z modlitwy to, gdzie posyła nas Pan? Na ile? Gdzie, kiedy któregoś razu mieliśmy jechać do Jerozolimy na rekolekcję, mieliśmy doświadczenie na modlitwie w ekipie misyjnej, że mamy jechać zupełnie do innego kraju, do innego miejsca. I nie zapomnę, jak miałem się zmierzyć z tym, żeby zadzwonić do tego konkretnego kraju, do konkretnego miejsca. Już nie chcę szczegółów w tym momencie podawać. Mówię, no ale Panie Jezu, co ja im powiem? Że co, że miałem doświadczenie na modlitwie? Przecież oni mi nie uwierzą. Po drugie, jak ja sprawdzę, że to jest doświadczenie od Ciebie? To było wcześniejsze pytanie, więc pomyślałem sobie, że muszę zadzwonić i zwyczajnie się zapytać. Zadzwoniłem do jednego z ojców w tym kraju, gdzie prowadzona jest misja. I mówię, że słuchaj, bo znałem go osobiście w ogóle z innej wspólnej posługi sprzed kilkunastu lat. I mówię, słuchaj, wiesz co, no miałem takie doświadczenie duchowe, a mówię, wiesz co, nie, no u nas się to nie uda, u nas ludzie nie chodzą, raz w tygodniu chodzą do kościoła. Na takie misje, jakbyście przyjechali, nie. Ja mówię, to zrób jedną rzecz. Jesteś przełożony tam w tym domu? On mówi, nie, przełożony. To zrób dla mnie jedną rzecz. Idź i zapytaj, czy masz na to, czy mamy na to błogosławieństwo. Nie? A co do mnie pyta, no ale gdzie będziecie spali? I ja mówię, a to jest, naprawdę to jest problem w kontekście rozeznawania. A co będziecie jedli? Ja mówię, no chłopie, no jeżeli Bóg nas posyła, to myślę, że on się nie zatroszczy? No mówię, no tak. Wiecie, tak trochę przyznał mi rację, ale chyba nie dowierzając. Odzwonił po krótkim czasie, mówi, wiesz co, mówi, no, to ciekawe, że przełożony was zaprasza. I w ogóle zgodził się. Ja mówię, że no, w porządku, nie? Więc zaczęliśmy rozmawiać tam w kontekście też hotelu, gdzie będziemy ewentualnie jakiegoś miejsca, gdzie coś wynajmiemy. Zaczęliśmy rozmawiać w kontekście jedzenia, jak sobie tam poradzimy, jakby dalej, żeby on się nie przejmował, bo widziałem, że to jest dla niego jakiś tam problem. Też nie mówię o jakiejkolwiek tam, wiecie, opłacie za benzynę czy cokolwiek innego. No nie, no. No zwyczajnie, jeżeli Bóg nas posyła, no to po to mamy fundację, że ci ludzie, którzy wpłacają konkretnie chociażby datki na fundację SMS z nieba, no, zapewniają to, co daje nam realizację celu tej fundacji, czyli między innymi głoszenie Słowa Bożego tam, gdzie pośle nas Pan. Więc to było niesamowite doświadczenie, ponieważ oczywiście nie dostaliśmy nic w kontekście jakichkolwiek pieniędzy, łącznie z tym, że nie pozwolono nam tacy zebrać w niedzielę, w kontekście tej misji, którą prowadziliśmy,
Ale natomiast był taki moment, kiedy ten ojciec zadzwonił i mówi, wiesz co, ale przełożony mówił, że nie będziecie spali w hotelu, czy gdzieś tam w jakimś miejscu, jakimś schronisku, czy czymś podobnym sobie wynajmiecie, tylko będziecie spali mimo wszystko, będziecie u nas, no tak, zapraszamy do nas. No, okej, no w porządku, no, przemyśleli sprawę. Jakie nasze było doświadczenie przedziwne, kiedy zjechaliśmy na miejsce, okazało się, że jadąc po drodze, okazało się, że nie mamy w ogóle jedzenia, nie? Bo ja słysząc to, że oni zapraszają nas do nas, nie powiedzieli o tym, że słuchajcie, że mamy jedzenie zabrać. Więc ten SMS dostaliśmy w trakcie drogi, że zabierzcie konserwy i tam inne jedzenie ponad tydzień, półtora tygodnia misji waszej, która będzie na ulicach tych miast i tak dalej. Nawet o to się Pan Bóg zatroszczył. Naprawdę, przyprowadził człowieka, który miał doświadczenie w czasie mszy świętej i nie wiedząc o tej całej sytuacji, że nie mamy co jeść, przyszedł do nas i powiedział, że miał doświadczenie, wy dajcie im jeść. I zapytał, czy on może nas karmić przez ten czas trwania misji. Ja po prostu nie miałem. Skracam tę historię, bo ona ma z godzinę opowieści, takich szczegółów, którymi może się kiedyś podzielę. No, tak działa Pan. Naprawdę tak działa Pan. Setki osób, którym opowiedzieliśmy o miłości Boga, setki osób, które nagle doświadczyły tego, że jest jakaś odpowiedź w Jezusie, krótko mówiąc. Setki osób, które przychodziły w ciągu tygodnia. Wiecie, które dały też impuls w tej konkretnej świątyni do tego, żeby zacząć się spotykać częściej niż tylko w niedzielę. No, to są owoce, które mogliśmy widzieć na własne oczy, no, bo ktoś tam uzdrowienia, no, to wyjechaliście, może ktoś z powrotem zachorował, nie? Czy tam, nie, często niektórzy tak podważają. Dobra, słuchajcie, bo znowu się rozgadałem. No właśnie. Chciałbym was zaprosić dzisiaj do takiej modlitwy, w której będziemy prosić Pana o łaskę rozeznania tego, gdzie mamy być, co mamy robić. I nie bójmy się tego, że w komentarzach ta modlitwa się będzie powtarzała. Renia z naszej takiej diakonii ewangelizacji we wspólnocie świętego Pawła na ostatnim spotkaniu powiedziała bardzo ważne rzeczy. Te komentarze, które czytam, mnie budują. Wie ksiądz co? Mówi Renia. Co jest niesamowite? Że jeszcze ludzie dają kciuka do góry w tych komentarzach. To tam, że lajkują te filmiki. Że w komentarzach. Znaczy, że jak wpisują te rzeczy, to jeszcze jedni drugim dodają otuchy. No właśnie. Nawet jeśli tych komentarzy będzie mniej, spróbujmy wypełnić to prośbę z filmiku, bo jest to nasza także formacja. A powiem Wam, zdradzę Wam jedną tajemnicę. Krzysztof mi wiele razy podpowiadał, żebyśmy zaczęli myśleć o naszym spotkaniu. Bardzo mu za to dziękuję. Spotkanie SMS z nieba. Spotkaniu ludzi, społeczności, która rzeczywiście na jakimś dużej platformie, na poziomie na przykład areny, na poziomie jakiejś hali widowiskowo-sportowej się wspólnie spotka, by uwielbić Boga, by przeżyć Eucharystię, by zobaczyć tę jedność Kościoła i piękno tego Kościoła. Myślę o tym, modlę się i odczytuję także tę podpowiedź od jednego z moich współbraci, współpracowników z Fundacji jako podpowiedź od samego Pana Jezusa, więc będziemy w najbliższych dniach patrzeć, co dalej. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca, Syna i Ducha Świętego niech stąpi i pozostanie na zawsze. Subskrybujemy, lajkujemy, komentarze i zrzutkę. Dzięki.